Hej, witam was ponownie w Kane. Z tej strony Jazgot oczywiście i poczytajmy wiadomości z Palmtopa. Tatoś robi się niespokojny, nigdy się... To jest dziecko? Nigdy się do tego nie przyzna, ale martwi go obecność Kane'a na obiekcie. Wie, że jego prace idą zbyt wolno, boi się ponieść porażkę w obecności naszego pana. A wie, że to nieuniknione, żal mi go. To jest córka tego ziom... Oj, co jest? A prawym klikiem, sorry. Niechcący. 14 marca. Niech tę Sharon szlak trafi. To ona jest główną przyczyną porażek ojca. Nie pozwala mu się karać tak, jak powinien. Uważa, że jestem za stara, by nazywać go tatusiem. Nie moja wina, że wychowano mnie tak, jak trzeba. Poza tym chcę też, bym nazwała ją mamą? Podwójne standardy, prawda? Okej. Na pewno ona jest pokrewniona z tym kolesiem, no bo Karen ma na nazwisko. Joseph jest wyjątkowy. Macie czasem takie uczucie, że coś... Dlaczego macie w sumie? Pewnie... Do you have... You przetłumaczyli ten... Jako wy, a nie... Czy masz czasem przeczucie? No dobra. Że coś jest wam przeznaczone? Trudno to opisać, ale czasem rzeczywiście tak jest. Przecież skąd się ta konwencja musiała wziąć? Bo jak inaczej wyjaśnić uczucie tęsknoty za kimś, kogo widziało się ledwie kilka minut temu? To najlepsze uczucie pod słońcem. Pilnowanie miotu Samanty jest łatwiejsze, gdy wiem, że mogę się z nim potem zobaczyć. Joseph. Fuj, kolejny dzień, kolejna porcja gazu, miotu do zebrania. Rozumiem, że musimy uspokajać Samantę, ale pilnowanie tych przerośniętych larw jest strasznie upierdliwe. Po co nam gaz? Wystarczy przecież, że wrzucimy do niej Sharon. Nawet wyglądają prawie tak samo, haha. Czy wspomniałam już, jak bardzo cierpię pracować z tą suką? Nie dość, że bzyka się z moim tatusiem, to jeszcze muszę codziennie oglądać jej mordę. A, bo zamiast ojcze pewnie mówi daddy, nie? Zamiast father or dad. Chcę się wyładować. Ciągle nie wiem, dlaczego Samantha pozwala do siebie podejść tylko Sharon. Ale cholernie mnie to wkurza. Nawet zdrada Josepha nie wkurzyłaby mnie tak bardzo, jak widok jej wykrzywionej gęby. Chciałem, żeby ta wiedźma przestała rządzić moją rodziną. Wow, dużo tych wpisów. 1 maja to taki romantyczny dzień. Wiosna w pełni. Znaczy się niekoniecznie tu, w ośrodku. Nie mamy tu pół roku. Co najwyżej zamarzamy lub płoniemy żywym ogniem, gdy coś pójdzie nie tak w sali kontroli atmosfery. Tak wyglądają nasze pory roku. Życie w ośrodku jest ciężkie, wszystko z czasem się psuje. Każdy, kto nie jest chory, z całą pewnością jest zmęczony, głodny lub zestresowany. Mimo to cieszę się, że tu jestem. Większość kobiet nie ma okazji mieszkać ze swoimi tatusiami przez całe życie, nie mówiąc o mieszkaniu 5 minut drogi od idealnego chłopaka. Potem pracuję w słusznej sprawie, warto się poświęcić. Fuj, grzyby. Ponoć zaległy się w szybach wentylacyjnych tyle, że teraz wylazły też na zewnątrz. Pewnie to przez nie wszyscy się potruli. Od jak dawna jej tu mamy? Śmierdzą jak nieumyte stopy. Oh, fuck, dużo tych. Grzyby jeszcze bardziej utrudniają tatusiowi pracę, ale wiem, jak temu zaradzić. Upewnił się, że dr Adams nie wykorzysta tej okazji, by wysforować się przed tatem? Okej. Dziś wyrównam szansę. Joseph lubi mnie zabierać do pracowni Adamsa, kiedy zbiera nam się na amory. Na pewno nie zauważy, jeśli usunę trochę danych, prawda? Wow. Sharon powiedziała, że przyczyną jej ułomności był udar, po którym straciła kontrolę nad mięśniami prawej strony twarzy. Też bym dostała udaru, gdybym była tak bezużyteczną kretynką. Tyle, że ja bym się do tego zabiła, żeby normalnie ludzie nie musieli się ze mną męczyć. Wow. Tatoś od dawna nie mówił o mamusi. Kiedy byłam nastolatką, każdej nocy opowiadał mi na dobranoc jakąś historię z ich wspólnego, szczęśliwego życia, który wiedli, nim przyszłam na świat. Nie przyznaję się do tego, ale uważam, że jej śmierć miała coś wspólnego z jego decyzją o zostaniu lekarzem. Twierdzi, że Kane powołał go do tej pracy, kiedy był jeszcze dzieckiem, a mamusia była tylko niewiele znaczącym trybikiem w machinie życia. Rozumiem go, każdy inaczej radzi sobie z żałobą. Nie rozumiem. Doktor Adams udusił się, być może. Doktor Adams odniósł sukces, przemapował umysł Kane'a na inne ciało, bez odrzutu. Nie tak miało być, tatuś potrzebuje tylko trochę więcej czasu, korzystając z uprawnień Josepha. Zmieniłam wyniki eksperymentów Adamsa i zaktualizowałam dane do komputera ramienia, ale nie wiem, jak długo będę w stanie to robić. Niech Kane nam pomoże. Wow. Joseph uderzył mnie w twarz. Czy wiesz, że sabotują ich badania?
kiedy mnie smagał po plecach podczas stosunku, nazwał mnie larwiną. Czy nadal mnie kocha? Na pewno tak. Wow. Kane nam błogosławił. Samantha wyrwała się dziś na wolność i zabiła 5 strażników. Dlaczego mnie to cieszy? W trakcie całego tego zamieszania wymknęłam się do Ralfa i wydrukowałam sobie czysty identyfikator osobisty. Wykorzystałam do tego uprawnienia Josepha. Zachowam go na czarną godzinę. Tatoś od 3 dni nie zmrużył oka, a prawie nic nie je. A co robi Sharon? Odwraca tylko jego uwagę. Naszym priorytetem musi być Kane. Może powinnam w końcu dać jej to, na co zasługuje. Joseph nadal jest wobec mnie oziębły. Mimo to, że pozwoliłem mu mnie bić, a nawet trochę poddusić. Zerwałam z Bueno. Co za bydlę. Przyznał mi się, że Adams zapłacił mi kilka miesięcy temu, by przeleciał jakąś gówniarę. Czy była ładniejsza ode mnie? Czy ból sprawiał jej przyjemność? Nie, dłużej tak być nie może. Zabierz Sharon i do celi Samanty i użyję identyfikatoru osobistego Josepha, żeby uwolnić tę potworzycę. Potrzebują tylko kawałka ludzkiego ciała, by nakręcić larwy. Samantha załatwi resztę. Po wypadku mamy mniej strażników, więc nikt tego nie zauważy, a nawet jeśli to obwinią Josepha. Nastał wyczekiwany dzień, właśnie wyłączyli prąd. Pewnie w celach serwisowych. Pozbędą się Sharon, a potem rozwiążą wszystkie problemy. Tatusia, niech żyje Kane, niech żyje Kane, niech żyje Kane. The hell? Zniszczony elektroniczny safe. Wygląda to, jakby coś przeżyło drzwi. Oh my god. I know him. I know this guy. What guy? There's a photo of... Oh shit. Old boyfriend? Drunken bar night in a morning full of regrets. They paid for the procedure. They chose the hospital. Who? Kane Corporation. A, to wszystko jest ukartowane było. Fuck. Dużo mamy przedmiotów. I chyba wiem, co mam zrobić. Juca-Cola. Love it. They say it's made from people. Juca-Cola is made of love and happiness. Nope. Chociaż miłość też powoduje mdłości czasami. Nie, zaraz. Tak, chyba tędy. Powinienem zapisać. Tak też zrobię. Przepraszam. A, sorry, zatrzymałem cię. Czy prawym przyciskiem myszy... A nie, dobra, nie. Chciałem zapytać, czy prawym przyciskiem myszy otworzy mi się ekwipunek. Ten pokój się ładuje dłużej. Okej. Turn it around, it might fit. Maybe if I jam it in. On second thought, that won't work. Huh. Jednak nie. Probably not a good idea. Nie. Maybe if I jam it in? On second thought, I'm getting desperate. Byłem przekonany, że... O to chodzi. To już próbowałem z tym ostrzem, nie? A może właśnie powinienem spiłować ten? Probably not. O, właśnie. Udało się. Teraz. Nie spiłować, tylko połączyłem dół. Żeby na czymś się zaparło. Holy Toledo. What's the worst that could happen? Los.
I'll be darned. Like cracking open a lobster. I think I'm gonna hurl. Never did like seafood. I think I'll be giving it a skip going forward. No i teraz właśnie... weźmiemy ten. Tu był czytałem, nie? Tak, do kręgosłupa przyczepiony jest uszkodzony identyfikator osobisty. I can do this. Okej. Okay. Oh! Gdzie jest Hadley? That was nasty. Tylko tak skomentujesz to, co się wydarzyło? Serio? W samym centrum tej perwersyjnej sceny? Widnieje martwe ciało, zwisające luźno między kablami systemu podtrzymywania życia. To pewnie Kane. Jakiej perwersyjnej? Co to go dłonie? Klęcząca kamienna postać porosty sprawiają, że dłonie i kolana posągu wyglądają, jakby się rozkładały. Wyciągnięte dłonie. Wydaje się, że pokruszone palce zatrzymały się niepewnie nad kapsułą hibernacyjną, być może ogarnięte nabożnym natchnieniem. Zachwytem, przepraszam. Dlaczego natchnieniem? W samym centrum tej... okej, to właśnie to. Rozpadający się pomnik przypominający o wielu grzechach ludzkości. Why? Nie. Chrzcielnica gdzieś tu była? O, chrzcielnica. Widzisz inskrypcję. Ta woda oczyści cię z nieprawości, kłamstw i dumy. Woda chrzcielnicy jest słonawa, jakby powstała z łez wznoszącego się nad nią suplikanta. Nie mogę nic zrobić. A nie, mogę spojrzeć. Tylko scenka? Speak of the devil. What do you see? Kane. I think this is Henry Kane. Henry is dead. Well, hallelujah then, he's here. Alive? In stasis. Stasis, no właśnie. Yes. I know you're in there, trust me. I know. You don't have to remind me. I can feel you, all right? Henry Kane, blada skóra sztucznego mesjasza pokryta jest siecią delikatnych bizm po licznych operacjach. Rozmodlone twarze wpatrują się w mrok, prosząc o łaskę i zbawienie, które nigdy nie nadejdą. Kończące dzieci w obscenicznej wizji, nawet niewinni muszą paść na kolana. Panel kontrolny kapsuły. Kane leży bezpiecznie w objęciach swojego opiekuna. O, kryjednostka. Oh, relax. It'll take months for you to thaw out. Okej. Okay. O, i otwarte. A, tu jestem, okej. Okay. Zdjęcie podpisane Kocham Cię, Joseph. Widnieje na nim odciśnięty szminką pocałunek i podejrzana plama w rogu. Jak ja mogę pojemnik jakiś zdobyć? Zastanawiam się. Ciężka kryojednostka regulująca kriostazę. Dobra, najpierw chodźmy do tej drukarni.
Okej, to trochę zajmie. Okej, po wydmuchaniu nosa jest to wiele lepiej. Lecimy. Znowu zapomniałem włączyć ten stoper. Pewnie długo mi zajęło czytanie tego Palm Topa, a raczej wiadomości z Palm Topa. Brains. Ale ty jesteś śmieszna, serio. Boki zrywać. Okej. Blank PDT accepted. That fits nicely. Template PDT accepted. Awesome. Glad I don't have to touch that again. Cryoregulator accepted. Defrosted. Oh, woo! Wonderful. Your PDT has been printed. Oopsie. An incorrect cryoregulator has been used and overloaded. Proszę zabij mnie, dzięki. Goodbye. What the fuck? Wow. Nie przeżyłaby takiego wybuchu. Okay. The security system is reset. The elevator should be open and I have a PDT. Excellent. Yes. I can hear the alert. You must be close. Rozszalałe płomienie. Ogień powoli likwiduje dowody popełnionej zbrodni, a jego toksyczne opary gryzą w gardło. Czytałem to, nie? Tak. Kłęby dymu. Nie przydałem wam opisu, wybaczcie. No, I can't. What's wrong? The barrier is torn to pieces. Be vigilant, Hadley. I'm counting on you. Oh, oh. You can do this. Be brave. Oh, fuck. You can do this. You're doing it. God damn it. Wow. Jeszcze ten zgaśnięcie światła. Tu. Damn. I tak. Przypomnij się, jakim świetnym aktorem był koleś podkładający pod głównego bohatera Stasis. Oh, come on. O nie. Okej, to chyba nie tak miało być. Tak. Cade. Ciekawe, gdzie mnie... Okej. Samantha. To Samantha uciekła właśnie, okej. Emulacji mózgu laboratorium. Może tam najpierw wejdziemy. Oh, fuck. Hadley, my dearest little girl, my sweet creature. You're alive. Do you
me? Know you? Oh, my girl. I know you better than you know yourself right now. Oh, God. Adams will suffice. Hadley, you need to go. No. And how is the masterpiece inside of you? Healthy, I hope. Growing quickly now, I'm sure. It's nearly time. What do you mean? Our baby, Hadley. Don't talk about my baby. Why did you take me? You are the right person in the right place at the right time. Can you help me get out of here? Don't trust him. Out of here? Don't worry about getting out. Security will be here soon. They'll set this all right. Just come. Wait here. This is the safest room in the facility. Here. Closer to me. I don't think so. What the hell? Dr. Adams. Rzężąc obscenicznie przy każdym oddechu, Adams obserwuje Hadley, szczerząc zęby w uśmiechu. Projektor. Zaawansowany przenośny generator pola energetycznego. Pole siłowe. Plazma jonizuje powietrze, tworząc szczelną, sześciokątną barierę energetyczną. To było tam, prawda? Fotel chirurgiczny pokryty plastikiem. Fotel wyposażony w mocne pasy, co znaczy, że umieszczani w nim pacjenci nie zawsze dobrowolnie poddawali się operacji. Czerwony hologram. Drobne skupiska holograficznych cząsteczek obracają się powoli, informują, że drzwi są zamknięte. Pole siłowe. To jest palm top. Podcięte panele podłogowe. Mogę tutaj, tak? Maybe if I... Wait, nope. I don't think so. Może błyszczące zdjęcie. Dymiące płomienie. Niewielki ogień migoczy między pasmami piany przeciwpożarowej. Piana przeciwpożarowa. Z piany ciągle unoszą się trujące opary. Chyba tutaj nic nie mogę zrobić na razie. A nie. Cylinder przeciwpożarowy. What is that thing out there? Samantha. A grotesque violation of genetics. But she is locked away. Joseph managed to lure her behind the loading fence. Quite the action hero, our Joseph. He did die rather spectacularly. The fence has been ripped open, and your experiment is going to tear us all to pieces. No, no, no. All three of us will be safe very soon. Then we can carry on where we left off. I said don't talk about my baby! Okej, kochani, żegnam się z wami. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!